ja pierdolę, jak YouTube świrował dzisiaj tej, nie umiałbym się odpalić, od 15 minut nie mogłem się odpalić tej. Chuj pojebany. Siema, jeszcze jakieś w ogóle defaultowe wydarzenie z roku temu, kurwa chyba to było. Z Malik Montana, Fagata, wdawia się Maja Staśko, kurwa. Ale delulu, pojebane. O, ciężki pazulec. Ciężki pazulec. Dobra, to postrzegujemy trochę. Ja to szybciej odpalę, tylko ogarnę. Czekajcie. Nie, zaraz to odpalę, czekajcie chwilę, tylko jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. To nie wiem, nie 15 minut, to będzie 6-7. Olbrzymidzie.
Dobra, jestem już. Zaczynamy. Wyciszmy to. Troszkę niech se leci cicho. Git, kurwa, niech tak będzie. Trochę powiększę na razie. Cicho. A, zajebiście. Siemano, siemano. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony się Buxi. Powiedzcie mi, co się działo w necie. Ja wam zaraz też poopowiadam trochę. Nie wiem, spontanicznie odpaliłem live'a, bo siedzę sobie kurwa na sofie i mówię, chuj, odpalenie. Może sobie coś pogadamy, czy coś, czy sobie posprawdzamy. Może się na kogoś powkurwiamy. Co tam? Chipax deal. Iluwina, siema, siemano. Siema. Dzisiaj Oskarek miał wrzucać film Klonop, ale zmieniłem mu plany, bo w swoim filmie miał argument, że Keydrop to w sensie ta nowa strona, ten klon Keydropa ma papiery, że ono jest super legalne i w ogóle, więc takie same jak Keydrop, więc musi zmienić narrację teraz. Klonop. GG drop. Pozdro od Wisa. Pozdro. Klonop. Zapierdol sobie klona. Nie wiem, Sylwek coś odpowiedział, życzył mi spokoju, kurwa. Nie wiem, kurwa, sam nie. Ty, Marcoń coś tam gadał. Nie wiem, czy kurwa chce mi się, szczerze, mega, widziałem tylko kawałek i chuj farmazony tam były, więc nie wiem, czy to jest w ogóle sensowne, ale możemy odpalić, jak chcecie. Na pewno bym sobie zobaczył z wami Freak Fight Polskę. Bo jestem ciekawy, co oni tam powiedzieli. No i potem powiem, co z Fame. Bo to w miarę świeże. Hello, siemano, zawijamy biznes. Dokładnie tak. Kochaliście się z Werdingum? Kurwa, mocne. Trochę go kochałem. Teraz już nie. Klonu zjepen. Zmniejszę sobie tylko ten czatek. Bo jestem po formacie kompa, wiecie? Do aferek i po prostu twój rozpierdol. Keep it being rage. Kim był Wardenga w Bubsmenie, żeby tłumaczyć się, że robił eksperyment społeczny, sprawdzając je w piersi? On jest lekarzem jakimś? Wciąż tam jest samochód. Zatrzymać. Dzięki, Peter Adamski. Dobra, mamy czat. Działa wszystko bangla. I co u was dzisiaj ogólnie? Jak wam minął dzień? Mi zajebiście, nie? Było zajebiście. Tylko trochę, kurwa, trochę ognia było u mnie dzisiaj. No i chuj, nie? Tak teraz będzie. Wardenga wysadzi wam Fame, jak tak dalej będziesz działał, BoxD. Chuj mnie to obchodzi, Gomułka. Niech se napierdala. Chłopie, mogą, niech strzelają we mnie. Ja chcę właśnie, żeby detonowali mnie w chuj. Ja i tak będę napierdalał daily. Dojebią mi, kurwa, mocno. Ja i tak zrobię 3 filmy. Ja nie wychodzę z domu, kurwa. Robię tylko filmy i siedzę w chacie. I nakurwiam. W salce mam salkę treningową. Tam napierdalam sobie worek. Wracam z worka, idę na górę. Pracuję, scenariusze, research. Sam montuję te filmy. Sam to robię wszystko. Sam piszę sobie scenariusz. Samemu robię. Sam szukam argumentów. Trochę Wykop mi pomaga, trochę Twittera sobie przeglądam, trochę ziomale mi podsyłają. No taka prawda, nie?
wiadomo, że jak ktoś podeśle coś fajnego, to mogę uciułać storyline, nie? Grunt, żeby był prawdziwy, żeby nikt nie mógł go podważyć. Pira, jalla, jalla, brachu. To ty napisałeś na kanale Koloseum na Kasia? Nie, właśnie, słuchajcie, to jest mega ważne. Zadzwonię do Goli. Bo on na zarządzie Goats na tej grupce, bo ja tam jeszcze jestem z Wardęgą mimo wszystko. Ja nie wiem, o co mu chodziło, bo ja siedziałem wtedy w wanie, miałem to w piździe generalnie. Cześć, Michał. No, bo ja mam streama jak coś, wiesz? Okej. Słuchaj, bo tu ktoś napisał mi o tym, kurwa, Casio. Że na kanale Koloseum, że moje konto pisało niby, a ty powiedziałeś, że w ogóle na kilku kanałach nakurwiało. Tak, tak. Ktoś się podszywa pod twój, nie wiem jak to jest możliwe, ale pod twój kanał YouTube zertyfikowany. To jest fake w ogóle. To są hakerzy i też spufują wiele numerów, telefonów, także dzwonią na przykład, nie wiem. No na przykład Sylwek czy Izak do mnie przez chwilę dzwonił. Więc nie róbcie tego, bo już wiem, że wiele osób gdzieś tam zgłosiło to, więc no chyba nie warto. Dobra. Trzymaj się. Hej. O Boże, już jesteście znowu kolegami, jak ty jesteś pojebany. Nie jesteśmy. Ale dla dobra, kurwa, sytuacji trzeba, nie? Best friend, ale dwubiegunówka. Oni się już pogodzili, teraz rodzina, ale koty. I kolejny news, kurwa, nie? Kolejny news na Freak Fight Polska. Wodarzy już pogodzeni. Kurwa. Oni to na pewno robią dla wyświetleń. Ciekawe, oni na pewno po tych wszystkich, po tej telenoweli dzwonią do siebie i mówią: ej, kurwa, ile masz viewsów teraz na tym odcinku? No, 700 koła w dobę. Zajebałem rekord. Ta, zajebiście. Wiesz co, dobre CPM-y teraz. 5 koła, dawaj, rozkręcimy dramę. Dobra, wpierdolę tam Marconia. Będzie fest dobrze, kurwa. Jeszcze się dojebie go. No co ty mówisz, kurwa, dobrze, dobrze, no jasne, on będzie mieć waleczkę za niedługo, więc przydałoby mu się, żeby się go trochę zboostowało, nie? Taka efera na pewno przyklei mu trochę followów. Chuj, nie? Wygląda to tak w chuj. Ale nie. Tak nie ma, nie? Chorągiewki! Ja już wyobrażam sobie, jak ktoś sobie ten zrobi TikToka, że Buxton gada z Boxdelem. Buxton. Dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Ten epizod nie był przez mnie oglądany, a jestem ciekawy. O, w ostatnim odcinku telenoweli. W odcinku YouTube'owej telenoweli. Ty przechodzisz samego siebie na tonnie. Jesteś zniszczony do szpiku kości i nie masz prawa moralizować nikogo. Jesteś obrzydliwym kłamcą. Mieszkając pod jednym dachem z Sylwestrem Wardęgą, kolaborowałem z jego wrogami. Zrobiłem to tylko po to, żeby chronić swoją własną dupę. Dlaczego likowałeś wszystko, co ciekawe, co mówiłem ci po prostu też jakby w takiej tajemnicy? Gdyż czuję się przez siebie totalnie zdradzony. Oczekuj nagrania głosowego. Masz prawie 20 tysięcy osób, którym możesz to puścić teraz? Zrób to. Proszę cię. Ale dlaczego mam skorzystać z tego streama? Bo jesteś pizdą i nic nie masz, rozumiesz? To wygląda, jakby on się pogrążał bardzo na tym streamie. Dziwnie to wygląda. No może dziwnie to wygląda. Nie no, ja wyglądam jak jakiś kurwa, ja nie wiem, nie? Co tak wygląda? Jak jakiś kurwa serial, nie? Dobra, normalnie te chorągiewki emoji, ja to kumam, easy. Ja mam wyjebane na to, naprawdę. Jak kurwa wymaga ode mnie sytuacja takiej, żebym porozmawiał z tym gościem, kurwa, odgórnie, przecież tak to wygląda, nie? Co wy, czego wy się spodziewacie, widzowie? Że ja z Wojtkiem Golą, kurwa, nie wiem, do końca życia nie będę gadał? Myślicie, że kurwa nie zadzwoniono do nas, żeby kurwa załagodzić ten spór? To jest logiczne.
to wygląda jakbyśmy mieli, kurwa, po 12 lat. I tak, kurwa, no nie wiem, no tak jest. To jest pojebane, nie? Ja to wiem, że to tak wygląda. To nie jest tak, że nie jestem świadomy. Możecie spamować tą chorągwią. Bo to w chuj tak wygląda i macie rację. Ale nie chcę zatopić, kurwa, statku fejmowego. Więc spamujcie chorągiewy. Chuj chce, że teraz wielki spam chorągiewek, bo zachowałem się jak chorągiewa. Więc nakurwiać. Więcej tych chorągiewek. Jeszcze. Jeszcze. Porusz temat serwala. Był jedzony. No offense, Wojtek, wiesz, wiadomo, czarny humor, sorry. Ale był jedzony. Dobrze, idziemy dalej. No tak, ale ja chcę tak robić. Chcę taki być, bo taki jestem, kurwa, rozumiesz? Zostawcie mnie, kurwa, wszyscy w spokoju i zostawcie mnie z widzami, kurwa. Kolejny odcinek serialu zaczynamy od poniedziałkowego poranka, który poprzedzony był zdarzeniami przytoczonymi we wstępie. Na początku dni dość nieudolnie doszło do małej... O, to jest, kurwa, ten! On jest mocny! Z nim miałem przepychankę na Twitterze w ogóle. Nie, ja, Dawid Kosiński, tak się nazywa ziomek ogólnie, jakby... On się dojebał do mnie, że ogólnie, że jestem ćpunem. Dojebał mi, że jestem ćpunem na Twitterze. No i ja tam odpisałem swoje, bo okazało, trochę jakby agresywny byłem też. Na końcu skwitowałem tym, że mogę mu pomóc treningowo, tam jakiś program, ogarnę mu trenera czy coś i uważam, że ma insulinooporność. Nie wyzywałem go w ogóle. Po prostu powiedziałem swoje, nie? No i okazało się, że po prostu no, od słowa do słowa no, gość mi tam napisał, że no rzeczywiście, że zgadłem, że ma insulinooporność. No i nie odkryłem Ameryki i tak się skończył mój beef z tym gościem. Mieliśmy 4-godzinny beef z Dawidem Kosińskim. Ma on jakiś kanał o technologii, no i generalnie dla niego jestem ćpunem, jak dla zresztą dużej, kurwa, rzeszy ludzi. I chuj w to, nie? Mam, nie wiem, testy jakieś zrobić, że nie walę. IRL-a mam zrobić, nie wiem, z testów, kurwa, z testowania u jakiegoś turbo kota, który na przykład, nie wiem, ma sprawdzić moją wiarygodność, że nie walę narkotyków, kurwa, od chyba, nie wiem, 4-5 miesięcy. Od walki nie wziąłem. Nic. 3 buchy. No to wam udowodnię, no wiadomo, ale to jest, kurwa, dalsza część serialu, nie? Przecież, kurwa, najpierw chcę, żeby się wystrzelały te wszystkie suki, co, kurwa, piszą teraz to. Żeby później udowodnić, że nie byłem pod wpływem niczego. No i dobra, no to zobaczymy. Na razie nie, na razie możecie pisać, kurwa, do mnie Buckstone, Luz i nawet jak zobaczycie testy i uwiarygodnię wam te testy tak, żebyście mieli je, kurwa, turbo wiarygodne, wezmę do tego 3 ludzi, najlepiej osoby publiczne, które jak oszukają, to będą linczowane potem przez was, że zostały przykupione na przykład i tak dalej, więc wezmę 3 najbardziej zweryfikowanych ludzi i oni zrobią mi te testy. Więc, a teraz normalnie mogę być Buckstone, luz, ja mam to w dupie. Serio. Ja mam to w dupie. Dobra, lecimy dalej. ...terowej wojenki, którą zapoczątkował nieznany w afrykowym uniwersum, ale znany z YouTube'a Dawid Kosiński, prowadzący kanał o technologii, który ni stąd... Najgorsze jest to, że i tak, kurwa, jak wyjdzie, że nie byłem pod wpływem, kurwa, to powiecie, nie, on ma, kurwa, jest milioner, on ma w kurwę sosu, to on na pewno, nawet jakby był ktoś taki naprawdę super wiarygodny, to na bank się da przekupić, bo każdego da się przekupić pieniędzmi. Więc, kurwa, ja nie mam w ogóle wyjścia, nie? To jest, kurwa, najgorsze. Zawsze będę, kurwa, to, ale chuj w to, zresztą, kurwa, co ja będę ten? O, patrzcie, jest tu ziomek Boxdel, z nickiem Boxdel. Co to jest? Czemu to jest w ogóle tu?
Patrzcie, co to za kanał jest. Znalazłem cię, gościu. Czemu ty masz weryfikację? Just only S. Widzicie? To jest ten gość, co spamował wszystkim. Zmienił se nazwę na Boxdel i weryfkę se ogarnął. I jest, i potem się robi chujnia, że ja piszę jakieś gówno, kurwa, na jakiś tych. I że się z Kasjem wyzywam. Jak ja nikogo nie wyzywałem. Co to jest w ogóle? Czemu YouTube tak pozwala na to coś takiego, nie? Że se tak można zrobić. A chuj tam w sumie. Co mnie to w sumie obchodzi? Mocne. To pewnie Wardęga. O, 30 koła ludzi. Siema. Nawet nie zgłaszam, bo mi się nie chce. Wiedzcie tylko i ten, jakby ktoś coś pisał, to możecie poprawiać, że są podróbki zajebane po prostu. Teraz zrób to. Stąd ni zowąd nazwał Boxdela typem ćpem oraz zwrócił się do niego z prośbą, aby zniknął. Przestań normalizować zażywanie twardych tych. Ten gość na bank uwierzył, nie? Ty kurwa uwierzyłeś, prędzlu, że ja kruszyłem grudę na streamie, bo ja robiłem coś takiego, pa. Patrzcie. Tu bawiłem się tym, kurwa, tym czymś. To jest zatyczka do tych dziurek na kable. To się ciężko zamyka. O. I to strzeliło, jakbym coś kruszył. Zaślepka, dokładnie. Talerzyk. Okej. Okay. Kruszyłeś swoją moralność. Piękne. I głębokie. Piękne i głębokie. Mocne. ...z internetu i przestał normalizować branie twardych narków. Co ciekawe, Baron postanowił odpowiedzieć na te przytyki humorystycznie pisząc: przecież to właśnie ty sprzedajesz mi temat, więc sklej p***e, Bobik. Następnie Kosiński odpowiedział: trzyma po wczoraj. Ciekawe, Baron postanowił odpowiedzieć na te przytyki humorystycznie pisząc: przecież to właśnie ty sprzedajesz mi temat, nie więc sklej p***e, Bobik. Następnie Kosiński odpowiedział: trzyma po wczoraj czy od rana jedzie. Na co Boxdel nie bezpośrednio, ale wytknął nadwagę swojemu medialnemu oponentowi, wstawiając jego zdjęcie oraz proponując mu rozpisanie programu treningowego, a nawet wspólną aktywność fizyczną. Po zdjęciu zdiagnozował on także u niego występowanie insulinooporności i co ciekawe, sam Kosiński w odpowiedzi potwierdził, że rzeczywiście boryka się z tym schorzeniem. Do kolejnych wojaży na X-ie doszło po południu, kiedy to Wardęga wyróżnił kilka zdarzeń z dnia poprzedniego, wartych napiętnowania oraz dokładniejszego przemyślenia. Pierwszym z nich było potwierdzenie przez Boxdela w jego materiale, że oferowali mu się różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę, po czym przyznał, że rzeczywiście ktoś miał podjechać do Mikołaja z nim w cudzysłowie porozmawiać. Sylwek wyznał, że na szczęście w tamtym okresie, chwilę po rozmowie Boxdela z cytując smutnymi panami, dostał on cynk od zaufanej osoby i ostrzegł Konopskiego przed zagrożeniem, lecz ten zbytnio się tym nie przejął, twierdząc, że Michał nie byłby do tego zdolny. Informacje te niejako potwierdził zresztą sam zainteresowany, a więc Konop, Daniel Rusin mu powiedział, reżyser napisał, życia. Daniel Rusin, reżyser życia mu powiedział, bo on był w to bardzo mocno zaangażowany wtedy, Daniel Rusin. Nie no, nie był, żeby ktoś potem nie tworzył teorii spiskowych biednemu kurwa Rusinowi. Nie było takiej sytuacji. Chciałem coś powiedzieć, ale nie mogę, bo to jest zbyt, kurwa, polaryzująca afera i tak dalej, i potem się, kurwa, tworzą pojebane rzeczy z tego i teraz sobie zdałem sprawę. Więc zapomnijcie o Rusinie. On tam nic nie robił. Rzeczywiście nie sądziłem, że to może być prawda, jednak bardzo uważałem i byłem ostrożny. Widocznie Boxdel jest niebezpiecznym typem, zdolnym do wszystkiego, by ratować Dubsko. W całej tej próbie wywarcia wpływu na Konopskiego kluczową rolę odegrał także Nitrozyniak, bo finał tej historii, jakbym opowiedział całą, to byłby czarno-humorzasty, ale zabawny, ale zdałem sobie sprawę, że nie, lepiej nie, bo po co Danielowi robić, kurwa, lipę, nie?
ludzi mających się do niego przejechać, poinformował zresztą sam Boxdel, przypisków w swoim materiale. Sergiusz potwierdził te doniesienia i na live opowiedział, jak wyglądała z grubsza cała sytuacja. Według relacji w okolicach dni, w których Wardenga opublikował pierwszy materiał poświęcony panorze, do Sergiusza zgłosiła się pewna bliżej nieokreślona osoba, która wypytywała Konopskiego, twierdząc, że pomówił on jakiegoś znanego aktora w swoim materiale, w związku z czym ktoś chciał się do niego przejechać i porozmawiać, a raczej najpewniej w jakiś sposób uciszyć. Z racji, iż Sergiusz jest na bieżąco z materiałami Mikołaja i nie słyszał o żadnej jego dramie z aktorem. Co z Kosterą? Nie wiem właśnie, ja nie mam w ogóle kontaktu z Julią. Widziałem na TikToku, że się robią jakieś... Nie wiem, tam jej piszą też o tym wszystkim, kurwa. A ja gadałem tylko o Kacprze. Nie mówiłem, kurwa, tam nic o Julii. Że ona coś, kurwa, leci. Wysocki chce sam gadać. Nie, no, na bank nie. Czy został ci jakiś sentyment do Sylwka? Nie. Wyzerujesz piwko? Nie. Jak ma się Klaudia? Git. Kurwa, zasugerowałem, no ja pierdolę, no bo ja nie będę nikomu patrzył, kurwa, w talerz, tak? Też swoje wiem, ale kurwa, nie ma czegoś takiego. Nie ma. To nie jest oficjalna wersja, że Julia coś bierze. My z Kacprem, owszem, braliśmy. Ale Julię zostawcie w spokoju, kurwa. Szkoda mi jej po prostu, bo ona ma też, kurwa, treści związane z małolatami. To jest dobra dziewczyna. Nie wpierdalajcie jej w to. Zatem to jest w ogóle też jej czas prywatny, więc nawet jakby coś robiła, to jest jej sprawa. Zostawcie tą Julkę. Sprawa zaczęła mu się wydawać podejrzana, w związku z czym opowiedział o tej sytuacji pewnej osobie, która wraz z nim rozwikłała całą zagadkę i okazało się, że to właśnie Michał miał stać za próbą napuszczenia kogoś na Konopskiego. No jak widać, Boxdel, nie wiem czy w kolaboracji z kimś czy nie, wpadli na taki śmieszny pomysł, że po co mają się z jakiegoś filmu tłumaczyć, jak mogą, ja nie wiem czy go chcieli pobić, czy zastraszyć, kurwa, czy jakiś kark by wyszedł i powiedział: ty słuchaj Konopski, oddawaj komputer, tego nie wiem. Tak zwana perswazja miała zostać chyba zastosowana. Następnie... No nie do końca, bo to było takie coś, że to była oferta. Ja nic nie przyjąłem, nic nie akceptowałem. Ziomek powiedział, że dobra, ogarniemy, będzie git. I tak się to, kurwa, tak to było. I ja powiedziałem, że nie chcę mieć żadnych problemów z tego tytułu. Sergiusz wytłumaczył, jak naprawdę wygląda sytuacja z Konopem, osobie, która o niego wypytywała, zaznaczając, że nie robi on nikomu nic złego oraz nikogo nie pomawia, tylko chce nagłośnić niechlubne... Jeszcze, no, teraz będzie, że no, pewnie gadaje ze swoją drugą twarzą. Nie. I on, ten gość naprawdę powiedział, że ogarniemy, bo on mnie znał. I on też stosował te, kurwa, żarty takie moje często. Ogarniemy, Boxi, ogarniemy. To było coś takiego. Ja mówię prawdę. Nie kłamię nikogo teraz. ...lubne występki youtuberów, którzy właśnie... I wspominałem, że nie chcę, żeby cokolwiek się komukolwiek stało. ...uciszyć. Informacje te zostały przekazane... Jeszcze ziomek mówi, że pewnie ma kogoś, kto zna tego Konopa. ...kazane osobom w cudzysłowie z góry i finalnie dzięki temu udało się uniknąć potencjalnych prób uciszenia, zastraszenia czy innych aktów perswazji. Głos w związku z nowymi doniesieniami o nasyłaniu ludzi na Konopskiego postanowił zabrać także sam Boxdel, który w jednym z nowych odcinków poświęconym ostatnim wydarzeniom z nim związanych, a w szczególności Wardendze, nieco sprostował narrację krążącą wokół tej sytuacji, zaznaczając, że on nie złożył... Napierdolisz Sylwkowi, bo wydaje mi się, że takie rzeczy się załatwia po męsku. Jakby ktoś o mnie robił materiał, to bym w twarz zapytał, co ma do mnie i bombę sprzedał. Nie. Nie ma takiej opcji nawet.
żadnego zlecenia na Konopskiego i nikomu nie chciał zrobić krzywdy, a osoby, które mu się oferowały, miały z własnej inicjatywy chcieć załatwić tę sprawę i dopiero później ewentualnie domagać się z tego tytułu jakichś profitów. Model biznesowy tych ludzi był taki, że oni najpierw chcieli to załatwić, a później się odezwać po siano. Oni w kuluarach sami starali się to ogarnąć i robili to na własną rękę. A potem, jakby im się udało z tobą albo z Konopskim i mieliby z wami już kontakt, to mogliby wtedy sobie tym pohandlować po prostu pomiędzy mną a nimi. Ja nic nie akceptowałem. I tak jak napisałeś, oferowali się, a nie, że dostawali zlecenie. Nigdy wam nie zrobiłem krzywdy i nie chciałem tego. Sylwek oglądał przytoczony fragment wypowiedzi Boxdela na live'ie i nie do końca kupił jego tłumaczenia. Aha, czyli oni sami chcieli i później chcieli ci przynieść, rozumiem, Konopskiego i załatwiliśmy. A czy on nie gadał wczoraj inaczej, że miał chore pomysły, ale na szczęście nie zostały zrealizowane, bo Nitro wkroczył do akcji. No przecież nawet Nitro gadał, że gadał. No nie, właśnie powiedziałem, że oferowali i był disclaimer, że Nitro zatrzymał. Z tymi ludźmi. Kurwa mać. No teraz się będzie bronił, że ci ludzie sami pojechali. No nie dowiemy się prawdy, nie? Ja tam Boxdelowi wierzę. Może i sami pojechali do tego Konopa. Boxdel w dalszej części. Mnie to wkurwia, nie? Bo mi chcą przybić takie gówno, bo też się kurwa zgodziłem jak debil, żeby się spotkać z kimś, kurwa. To jest kurwa najgorsze. Powinienem wtedy nagrywać wszystko, to bym wam dzisiaj pokazał. Mnie tak wkurwia, nie? Robienie ze mnie gangusa jakiegoś, kurwa, co to jest? Że ci ludzie sami pojechali. No nie dowiemy się prawdy, nie? Ja tam Boxdelowi wierzę. Może i sami pojechali do tego Konopa. Boxdel w dalszej części swojego odcinka, kiedy to na głos przewidywał... Ja tylko walczę, kurwa, o swoje dobro. Niech mnie, kurwa, ktoś zrozumie. Jest pojebane, nie? Prawda. Dobra, lecimy dalej. Przyszłe ruchy swoich medialnych oponentów, a więc Konopa oraz Wardęgi, zdecydował się wyciągnąć na światło dzienne bardzo mocną informację. Nie płaczę, kurwa. I nie będę. Denerwuje mnie to prawda. Trochę mnie... Ja mam takie wahania nastrojów. Ludzie, mam taką huśtawę, że wy sobie nie zdajecie sprawy. Naprawdę. Naprawdę. Ja mogę mieć nawet, kurwa, 7 twarzy, 7 biegunów, ale to, co mówię, jest prawdą. To jest, kurwa, najgorsze, nie? Że przez to, że sobie zepsułem wiarygodność i przez to, że mam teraz wahania nastrojów i moja psychika nie jest, kurwa, super mocna, powoduje, że moja wiarygodność leci łeb na szyję i cokolwiek nie powiem, nie jest wiarygodne i ciężko mi jest uwierzyć, ale, kurwa, naprawdę. To jest, kurwa, mocne, nie? Wojna z samym sobą. Ja walczę z samym sobą, nie? Wiedział, że osobami, które chciały mu w cudzysłowie pomóc w trakcie pary, byli także zaprzyjaźnieni z nim prywatnie ochroniarze z Federacji Fame, w kontekście której także powiedział kilka nieznanych dotąd smaczków i dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że są pewne zawirowania, jeśli chodzi o wypłatę Garzy Wardędze za ostatnią walkę z Fabiańskim, za którą oficjalnie dostał 1,5 miliona złotych. Wardęga jako pies Konopskiego, swojego jedynego ziomka, będzie przytakiwał na każde słowo swojego pana. Później powie o tym, że ludzie, którzy chcieli mi pomóc, to ochroniarze z Fame, którzy byli moimi przyjaciółmi. Chłopaki, którzy chcieli mi pomóc. Będzie chciał powiązać tę sprawę z Fame i będzie mówił, że federacja jest zła i tak dalej. Będzie mówił o tym, że była ostatnio rozmowa z Fame, bo zależy mu na uwolnieniu się. Później powie, że Rafał, prezes Fame, chciał zapłacić mu 1,5 miliona złotych za walkę. Chciał dać mu 500 000 na początku, żeby spłacić wszystkie podatki i tak dalej, a później 1 000 000 złotych rozłożyć w ratach po 100 000 miesięcznie. 1,5 miliona złotych za twoją dyskwalifikację w walce z tym idiotą Fabiańskim. W każdym razie Rafał nie chciał, żeby Wardęga nagrywał i cisnął Fame, bo też ma już dość tego wszystkiego i ma nerwice. Dlatego chciał ci to rozłożyć na raty. Wardęga w reakcji na szczere wyznanie Boxdela dotyczące ochroniarzy z Fame sarkastycznie stwierdził, że w organizacji musi być teraz wesoło, po czym przyznał, że pewni ludzie, o których mówił... Marcin Najman twierdzi, że to nie była operacja... Czarny orzeł, tylko tak naprawdę czerwony kogut i generałem miał być Wojtek Golas bez S. Boxdel mieli wówczas odwiedzić także jego i w obawie o własne bezpieczeństwo zgłosił to w odpowiednie miejsce. O tym, kto tam mnie miał odwiedzić, no to ja tam poinformowałem odpowiednie osoby o tym, nie? Wiesz, ja też się obawiam, no ja jestem człowiekiem i Monika się bardzo obawia, więc dlatego ej, ja poszedłem. Ej, jak bądźmy hipokrytą. Osobom, które się zajmują takimi sprawami. Chwilę później druid zaprzeczył niektórym informacjom dotyczącym szczegółów ich ustaleń. Marcin Najman pomawia pyrę. Może?
Federacją, po czym przyznał, że chciałby mieć zgodę na ujawnienie całej prawdy. Ponadto dodał, że rozwiązywał już tę sprawę z prawnikami, co być może tłumaczy jego spotkania ze Sławomirem Mentzenem. Chciał dać mu 500 000 na początku, żeby spłacić wszystkie podatki i tak dalej, a później 1 000 000 złotych rozłożyć w ratach po 100 000 miesięcznie. Nie, tu już jest troszeczkę nieprawdy. Dobrze wiesz, Boxdel, co powiedział Rafał. Ja wiem i głęboko wierzę, że nie będziecie kłamać, albo na przykład pozwolicie mi pokazać, jaka była prawda. I dobrze wiemy, jak zareagowaliście po tym, jak wam sam zwróciłem uwagę, że chłopaki trochę się pogrążyliście. I wtedy błyskawicznie zmieniliście narrację i powiedzieliście, że już się mam nie obawiać i że dostanę za walkę normalnie, nie? Ja właśnie czekałem, no bo tutaj już z prawnikami to przecież było rozwiązywane. Co więcej, Sylwek, niejako kwitując zaistniałą sytuację w kontekście Federacji Fame, przyznał, że wydaje mu się, iż mają oni obecnie spore kłopoty, choć Boxdel w jego... Nie wiem, nudzi mnie to szczerze, kurwa, bo przeżyłem to. To kurwa, po chuj to mam oglądać w sumie. To jest no fajne, jak kurwa to nie jest o mnie. Ale wydaje mi się, że wszyscy co tu są, to kumają bazę. Nawet nie myślcie, że obejrzę film Spysińskiego. Bo kurwa nie obejrzę. Bo się go boję. Bo jest przerażającym komentarzem, który no... Ciężko się z nim walczy na argumenty, więc nie poradzę sobie z nim. Cześć, witajcie widzowie. Znajdujemy się w restauracji Hemingway w Gliwicach, a ze mną dawno niewidziany i chyba dla wielu sensacyjny gość u mnie na kanale, Natan Martyn. Siemanko. Cześć Arturze, witam cię serdecznie. Natan, zaczniemy sobie tak delikatnie od początku, bo tematów troszeczkę mamy do poruszenia. Pierwszy z nich to jest taki wywiad Mateusza Kaniowskiego. Nie, wiesz co? Ja powiem na początku, bo to jest ważniejsze. Ten cały film Boxdela, nie? Co tam był mi wątek, to będą jakby przeprosiny ze strony Boxdela za to, że w ogóle coś takiego nagrał, że zmanipulował fakty, że powiedział takie rzeczy, że wyciągnął jakby rzeczy spod kontekstu. Ale te rzeczy chciałbym jeszcze umówić. Nie wiem, tylko chcę powiedzieć na początku, bo ludzie, wiesz, początek zobaczą filmu, że osobiste przeproszenia będą od Boxdela. Sklina też się... Zróbmy tak, jak będziecie chcieli zakończyć to, to piszcie po prostu skipujemy go. To pokażę. Za właśnie kłamstwa. W formie amoku mani, czy jak to nazwał. O. Ostatni wywiad Mateusza Kaniowskiego po walce twojej z Piotrkiem Szeligą i nagle okazało się, że Natan postanawia zniknąć z internetu. No i ten rozłam za długo nie trwał. Gdzieś tam rzucałeś... Na razie nie ma takiego spamu. Ale odpaliła się bomba na Insta Stories, gdzie... Na razie jest git. Na razie oglądamy, bo to jest za mały spam. Dopiero jak będzie już tak ostro, skipujemy go tak już naprawdę na hardubie, to wtedy go to skipnę. Ale jak pod walkę? No na przykład wiesz, no finalnie ten... Że Boxdel nie będzie walczył, coś z tym, myślisz? Powiem wam tak, jak obserwujcie mojego Instagrama, ale dlatego, dam go publicznego, po prostu sobie nawet sprawdzajcie, czy jest, bo... Kurwa, ja w ogóle tak, jakby abstrahując od tego, że on i tak tutaj pierdoli, bo po prostu tak jest. Artur Przybysz, on też pisał do mnie o wywiad. Mówi, że przyjedzie, zada mi fuj mocne pytania, w ostateczności on wie, że wszystko jest ten... Jakie kurwa, nie wiem, no ja na pewno nie mam zamiaru dawać nikomu wywiadu, nie chce mi się kurwa dawać nikomu wywiadu. Ja sobie sam komunikuję do ludzi swoje, a jedno co chcę powiedzieć, to żebyście wy dodali coś do tych wywiadów, bo to już kurwa się żygać chce, nie? Co chwilę oglądam taką samą stylówę kurwa, na tą jedną kamerę, powinniście coś dodawać, przynajmniej jak wrzucacie ten wywiad, to kurwa dawajcie więcej materiałów jakichś, żeby tu coś wyskakiwało, czym mówicie i tak dalej. To kurwa by w chuj le bardziej oddało, nie? Bo gadacie czasem o jakiejś sytuacji i fajnie by było, żeby na timeline'ie kurwa, nie wiem, był filmik, o którym gadacie i tak dalej, nie? I wygodniej by się to oglądało, bo tak czasami nie wiem, o czym mówi ktoś. Bo jak stwierdzę, że będzie oświadczenie Fejmu, że Boxdel out, lub po prostu, że jego zdanie nie ma znaczenia, to wtedy będzie takie oświadczenie po godzinie oddania mojego story. A dlaczego? To ci potem, jak dojdziemy do tego tematu, powiem. No dobra, to... Nie, broń Boże. Ja już po Łodzi... A kim ty jesteś, żeby coś wiedzieć w ogóle, co się dzieje wewnątrz firmy? Gościu. W Łodzi zaczęły wychodzić różne jakby rzeczy, głosówki, a ja z pewnymi osobami
on też wie, o co chodzi. O, tutaj, dziękuję bardzo. Jejku, bardzo dziękuję. Zaraz sobie zjem, a za chwilkę niech wystygnie. Jezus, nie jadłem z tym podróży. A rzeczy właśnie te zaczęły... Patrz, bo sprawa wyglądała tak. Odwaliło mu, Michałowi. Jak ja z nim się zadawałem... No właśnie, bo wyrobiliście projekt Freak i nagle tak, coś padło. Tak, ale on chciał robić ze mną projekt Freak, żebym... On myślał, że jestem jego psem. Że on nam będzie sterował, ja będę mówić to, co on chce mówić na innych ludzi, że on powie... Nie było tak trochę na początku? Coś ty. Ja wiedział, ja... Sam pewien z włodarzy, nie chodzi o Wojtka Goli. No dobra, to ma... Nie chce mi się tego oglądać, nie? Serio. Zobaczmy, kto co robi. Ej, co się tutaj odpierdala? Ej, ty se kurwa gruszka bała. Słaby Biona, tylko problem jest taki, że... No, trollowałem. Szkoda, że to nie może przybliżać in real time, tylko takiego screena robi. Tutaj. Ej. Kurwa, jak? Piszcie twe, a potem no. No ja on erkę wbija przede mną! Co jest kurwa? 20 miesięcy suba papa. O. Dobra. Lubię cię, ale też jakby LOL mnie nudzi już. Idzie. Wiem. A, to jest ta gierka fajna. Grałem w to. Pies chodzi. Na koopa, na playce. Z Ulfikiem w to graliśmy. Fajne. Tędy? Mega fajne. Fuck. Trochę wody, kiedy mogę stąd wyjść, zagadam. Mega zabawne i no nie ukrywajmy, fajne, nie? Idziemy dalej. Ładę sobie wlewa kawę i zawija zaraz. Już nie robi rozsmarowywania. No to chuj, no to... No, to coś fajnego. Ja mogę rozsmarować. Ja ostatnim razem rozsmarowałem. Kuchnia, piec. Przed ostatnim razem... Dobra. Niezły ziomek. Widzę, że zna się Eryk 250. Fajne. Eryk, jak obejrzyjmy sobie trochę tego. Rubiksa będzie dobrze mówić. Be quiet radzi rozsmarować, ale my mamy Simon chodzenie Aorusa. Dobra, a Demon, co ty mówisz? Lepiej rozsmarować? Naprawdę? Słyszałem, że już się... Ej, o, wygląda jakby go ten, nie? Śmieszny kadr. Operator jest zabawny. Dobra, zacznij coś robić. To był śmieszny kadr przed chwilą. Zacznij coś robić. Demon niech zadecyduje. Ej, a może Ewin nam powie, co robi? Ja potrzebuję się najebać, muszę Janko. Klonop. Powiedz, że to uda. Dobra, dawaj. Słuchaj, to jest klonopski z Twitcha. Śmieszny. Dobra. Co ty robisz? Hej, Suar to jest bez hitu, Knopski z Twitcha. Do kozą. Też rzuca jakieś analizy na streamie. Pisałeś? Nie, znaczy nie. Pisałeś do Emila. Fajny zioło. Co i po co? To pisałem wcześniej, nie teraz. Teraz napisałeś, nie wiem, że na X-a rozsmarować. To z tym Malikiem Fame. Nie, kurwa, to był... Tamten tytuł to był przez przypadek. Wrzucony, bo defaultowe ustawienia się wrzuciły. Odpaliłbym live nitro, nie? O kurwa mać! Ale dygam się banishmentu. Będzie zapis? Będzie. Zostawię chyba. Ulfik dzisiaj streamował z Bungie. Siedzi ze mną od rana do wieczora. Odpowiem wam na pytanko, co z Fame i kończę live'ik, bo też pójdę się chyba przespać. Też od rana nakurwiam. Sytuacja jest... ciężka. Trochę. Fame przetrwa. Może tak. Nie ma opcji, żeby tak nie było. Jednak ja i Wojtek na jakiś czas będziemy musieli się zoffline'ować.
Po prostu. Więc bardzo prawdopodobne, że na następnej gali Fame 21 no nie wiem, ja osobiście to jest tylko na razie pomysł. Spokojnie. Ja osobiście to bym chciał sobie wejść na konferencję, rzucić fakersem, polecieć z niektórymi, bo już mam wyjebane i mogę to robić. Ale nie wiem, czy tak będzie. O, może tak. Jest opcja, że tak będzie, tak? Czy macie jakieś pytania związane z tym statementem? Ja mogę się nawet bić. Na tej gali może nie, bo kurwa już miałem teraz bitkę. Kurwa i z tym Xayo się biłem i z Casio się biłem. Teraz muszę sobie trochę dychnąć, bo teraz muszę potrenować trochę głowę. Czemu taka decyzja? Decyzja jest spowodowana aktualnymi wydarzeniami. Nie jest to jeszcze accepted, ale jest to po prostu w planach PR-owych, że też gadaliśmy dzisiaj z Wojtkiem między innymi o tym, dlatego też do niego zadzwoniłem, bo mieliśmy już ze sobą zderzenie dzisiaj, nie? Że już był jakiś kontakt od czasu tego filmu i od czasu tej spinki. Czy zawalczyłbyś z Wardęgą? No, wiadomo, że to retoryczne pytanie, nie? No nie, no. Gdzie? Czy łysi mi kazali? Nie. Na obecną chwilę nikt mi nie kazał. No to jest też moja firma, więc ja mam prawo do tego, żeby sobie, nie wiem, wejść na konfę, jak będę chciał, to se wejdę. Ale po prostu, żeby nie brudzić chłopakom, słuchajcie, to żeby być odpowiedzialną osobą, trzeba zdawać sobie sprawę, że Fame to nie jest tylko tak, że ja mogę mieć zachciankę i sobie robić coś. Tam pracuje mnóstwo osób. Mnóstwo osób jest odpowiedzialnych za wydarzenie. Jeżeli ja teraz mam swoje chore odklejki i kurwa swoją wendettę jakąś kurwa urojoną, to jest logiczne, żeby nie wpierdalać się ludziom dojrzałym, odpowiedzialnym w to, żeby kurwa każdy miał na chleb, kamera, menu i tak dalej, żeby się nic nie rozpierdalało, to ja sam z siebie uważam, że kurwa to jest dobra droga. Kumacie, o co chodzi? Nie da się wyrzucić. Można na chwilę odsunąć. Poza tym to jest moja decyzja. Może być tak, że jeszcze przy gali będzie okej. Okay. Że się wszystko, kurwa, że wszystko będzie git. Ja nie wiem, co ja będę robić jutro, nie wiem, co będę robić za dwa dni. Ja wiem, że po streamie pewnie usiądę do kompa i będę rysował scenariusz jakiś. Albo będę wymyślał jakiś film nowy. Bo chcę coś wrzucić jutro. Już mam jakiś materiał. Znaczy materiał to mam w chuj, nie? Ale to jest materiał przygotowywany na odpowiadanie. Więc wiadomo, że ja mam w kurwę kart. I asów mam od zajebania. Już nie chcę też inicjować teraz żadnych tych, bo i tak mi Wardęga nie odpowiedział na to, co chciałem, bo te Instastory nie, to nie jest odpowiedź. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał odpowiadać w ogóle. Chuj wie. Czy teraz będą codziennie filmy? No. Dla mnie to nie jest tylko tak, że ja tam chcę, nie wiem, tylko w jakiejś sprawiedliwości wobec Wardęgi i Konopskiego. Bo ja już mam 4 inne targety. Tylko też nie chcę się wpierdalać w 6-7 osób równolegle, bo to nie tak chcę, żeby to wyglądało. Zakończyć jedno, potem zrobić kolejne i pokazać coś innego.
Jamek, Marcin zaczyna pomawiać Papera Angela tylko po to, żeby walczyć. Będzie walczył na tym Fame? Nie, nic, teraz nie będzie walczył na Fame. Teraz się na pewno nie będzie bił. Szymon Zapasowy, trzymaj się, brachu, trzymaj się, byku. Trzymam kciuki za ciebie. Ja za was też trzymam. Ogzel, ciekawi mnie to, kiedy grałeś w LoL'a, jakie miałeś rangi, gdzie grałeś i czym. Grałem Vayne na top. Vayne na top lane. A dekery, wiadomo. Ale zajebiście mi się nią grało na topie też, bo outplayowałem wszystkich bruzerów. I tanków. Że nie mogli podchodzić pod miniony. Ja też miałem true damage. Więc nawet jak stakowali, kurwa, armor, to i tak zadawałem dobre obrażenia. Kim się bije Take Fan? No nie chcę zdradzać. Na pewno Fame ten, ale mogę zdradzić, że Take Fan bije się na tej gali, nie? To taki mały leak. Jutro 10 szybkich faraksów Sylwester Wardenga. Nie. To na pewno nie. A czemu Malik i Fagata są na miniaturce? Stary, przez przypadek, bo to jest miniaturka z kiedyś. I to jest defaultowa miniaturka po prostu. Jakich perfumów używasz? Dior Sauvage. Przecież ty masz łeb zjebany, no. I co? Co, nie mogę sobie postreamować? Nie. Powinieneś wieść spokojne życie. Michał, daj sobie spokój od tego internetu. Dasz mi czyste złoty na buty. Chyba nie. Dior Sauvage. Na rynek się wódeczki napić. Alkohol nie za bardzo nie będzie dobry teraz, wiesz? Co myśli o tobie i Delty? Czekaj, zapytam go. Czy Kubańczyk odbił Sylwię Szostak Akopowi? Kurde, powiem wam szczerze, że chyba nie. Jak znam Kubańczyka, to chyba czegoś takiego by nie odjebał, nie? Chociaż w sumie, nie wiem. Wiecie, czasami tak jest, nie? To wiadomo, że to nie jest git, nie? Jak dwie pary jadą gdzieś i mężczyzna z jednej i kobieta z drugiej zakoła się w sobie w danym momencie, zauroczy się i tak dalej. Takie rzeczy się zdarzają, wiadomo, nie? Ale czy w ich przypadku, to nie wiem. Ilu jest w ogóle swingersów? Ilu ja znam takich w ogóle? Się wymieniają na przykład swoimi partnerami. No kurwa, jakby ja nie oceniam, nie? Ja mam wyjebane, bo to nie jest moje życie. Tak samo jak ten otwarte związki, tak jak Gimper z Szeją na przykład. To ich sprawa, nie? Niech sobie robią co chcą, to wiesz. A wy co sądzicie o czymś takim? Co sądzicie na temat otwartych związków? Czy według was to jest git na przykład, że nie wiem, że jesteście w domu, jecie sobie popcorn na przykład o 21, a wasza kobieta maluje się na spotkanie ze swoim fagasem, na przykład drugim. Czy to jest według was spoko? I pamiętajcie, że wy też na przykład możecie zaprosić sobie kobietę na chatę wtedy. Ja nie oceniam na przykład. Ja mam wyjebane. Ale moralnie z trzeciej osoby, jak na przykład na to patrzę, no to takie... No ja bym tak nie chciał, nie? Ale też nie mam czegoś takiego, że jak ktoś tak robi, to mam jakieś obrzydzenie do tych ludzi czy coś. To jest życie kogoś innego, nie? Mimo wszystko na pewno uważam, że lepsze są otwarte związki niż zdradzanie swojego partnera, nie? Więc to też jest druga sprawa.
To jedno i to samo. Mocne. Kiedy ogar? Myślę, że niedługo. Ulfik będzie hostował. Ma już nagranych parę filmów z Bungie. I dodatkowo coś mocnego niedługo będzie. Kuszert, ty mnie chyba Bugzil nienawidzisz. Czemu? Nie mam nic przecież. Nie mam żadnego problemu do ciebie. Więc nie kumam. Co myślisz o legalu w Niemczech od 1 kwietnia 2024? Ale co legal? Jaki jest twój cel, który chcesz odciągnąć podczas całej tej dramy, afery? Nie mam celu, ja po prostu chcę pracować normalnie. Sobie działać w sieci. A, że weed jest ten, okej. Okay. No spoko, ja też jakby mam luz z tym. To są wybory każdego. Każdy ma prawo do wyboru, każdy ma prawo do hazardu. Każdy ma prawo, nie wiem. Każdy może robić, co chce. Tylko niech się nie wypierdoli po prostu. I niech się nie zmiecie z planszy. I mówię to ja, Bugzil. Znam to z autopsji. Jak ty chyba po wojaku. Czemu ty się nie potrafisz uspokoić? Nie wiem. Ciągle czuję takie coś, kurwa, wewnętrznie, jakbym był jakiś... Cały czas się zbieram do tego, żeby wziąć i zadzwonić do psychoterapeuty, nie? Bo nie wiem, wstyd mi trochę też, ale też, kurwa, nie będę ukrywał, że... Bardziej mam takie coś, że kurwa nie wiem, czy mnie to w ogóle skuma, nie? I ja też nie potrafię się skupić, jak gadam o takich rzeczach z kimś. Ja mam tak, że jak gadam na przykład z kimś takim, nie wiem, od jakimś gościem, psychologiem, terapeutą albo kimś na przykład od hipnozy, to kurwa, jak ktoś na przykład wchodzi gdzieś tam już głębiej i tak dalej, ja też jestem taki przebodźcowany, że ja siedzę i już chcę złapać za telefon, już chcę wejść na X-a na przykład, kurwa, na TikToka, że już mnie to nudzi po prostu gadka z kimś, kto kurwa na przykład w ogóle nie kuma tego wszystkiego. Tak, takie coś mam, nie? Czemu gadasz z tej fanem, mimo że cię wyzywał na live'ach? Nie wiem, mam luz z tym, jak ktoś mnie wyzwie, na przykład, to ja i tak z nim mogę pogadać. Ja kurwa... Ja się wyzywałem z każdym i z każdym gadam. Prócz Wardęgi w tym momencie. I Klonopa. Ale podejrzewam, kurwa, że mimo wszystko, nie wiem, nawet za rok albo za półtorej, jak się z kimś z nich, kurwa, zobaczę albo przetnę, to sobie powiemy sobie cześć. Mimo wszystko. Must no gang, respect must no gang. Ty siebie musisz skumać, no. Jesteś szczęśliwy? No, w sumie teraz na pewno bardziej niż kiedykolwiek, nie? Wrzucam sobie filmy, nie wiem, jakoś się nie kitram, kurwa, gadam co trzeba.
Teraz w sumie nawet, kurwa, myślałem, że będę atakowany przez ten świat influencerków, kurwa, się okazuje, że wszyscy do mnie dzwonią i mi mówią, że stary, jak chcesz, wpadnij na piwo, jak chcesz, wpadnij do mnie na dwa dni, kurwa. Wszyscy odzywają, kurwa, ja myślałem, że będzie, nie wiem. Czekam na odpowiedź Konopa, na pewno. Na pewno, no w chuj czekam na to, nie? Jakby chciałem, żeby to już dzisiaj weszło. Żebym mógł sobie dziergać do tego scenariusz. Jestem uzależniony od odpowiadania na to, co oni mówią, nie? I to, kurwa, się czuję jak w transie, jak psychol. Ale mówię wam, jak jest. Tak jak ktoś sobie to interpretuje, to ja też jakby, kurwa, to wasza sprawa, nie? Możecie powiedzieć, że kurwa, stary, pierdol ich. Albo na przykład, nie, to już się robi poważne, nie powinieneś. Pomóż sobie. Nie musisz, kurwa, odpowiadać na nic. Nie wiem. Festo jest mocne, nie? Oni się o ciebie martwią, dlatego dzwonią. No ale luz, jakby ja sobie nie mam zamiaru nic zrobić, nie? Teraz ostatnio też w ogóle wbiłem na takiego TikToka, fajnie babeczka gadała, bo ona tam opowiadała, że czy Bogzel popełni S. Czy się zawiecie, nie? I opowiadała, że jakby, że te stadium moje to jest jakby, że idę progresywnie do tego, nie? Jakby to, mógłbym to wywnioskować dla siebie, nie? Tak jakby wyciągnąłem też wnioski, no trochę się rzeczy zgadza tam, nie? Ale bez przesady jakby, ja nie chcę, nie? Więc luz, wszystko jest git pod tym względem. Nie wiem, fajne, ja ogólnie się czuję dobrze, wiecie o co chodzi? Inaczej, jakby wiadomo, się trochę rzeczy podziało, trochę mi to, kurwa, w dynie się wpierdoliło wiele, ale to nie jest tak, że nie uważam, że jakby moje życie nie jest fajne, nie? Może nie jest teraz kolorowe, ale było zajebiście i mam nadzieję, że będzie zajebiście, nie? Tylko na razie sobie po prostu, no nie wiem, złapałem zajawę na robienie filmików, komentarii, kurwa, no taką mam teraz zajawkę. Czyli muszę się trochę, kurwa, taplać w tym szambie i, kurwa, nie wiem, robi się telenowela z tego, ale ja będę to robił do momentu, aż, kurwa, będzie luz. Po prostu. To nie jest szaleństwo, znaczy może trochę jest, ale dla mnie jest w tym logika, jakiś sens. Bo ja chcę po prostu mieć luz. I wtedy sobie odpocznę. W kuluarach się gada o walce z Marconia z jakimś paperem o 2-4-5 na Prime MMA. Na pewno nie w Fame. Czujesz się dobrze, bo masz dopaminkę z dramek aferek. Dopaminka zejdzie i będzie błądzenie. Jak będzie luz, to zajeb sobie zdrową przerwę, bo zawsze będziesz wracać do punktu wyjścia. Mandzio. No trochę tak jest. Ja się jestem pewien, że tak będzie, bo miałem podobny case mam przy każdej dramie, tylko ta już jest tak długo, kurwa, że nie wiem, czy nie przywykłem, czy się nie zaklimatyzowałem do tego. Czasami mam wrażenie, że ja, kurwa, żyję tą adrenaliną, nie? Że jak już jest, kurwa, luz, jakby był luz, czułbym się zamulony. Że po prostu żyję pod taką presją, kurwa, cały czas i tak na takiej bombie, że jak zwolni bicie serca, to, kurwa, jest takie, Boże, to tak wygląda życie? Tak, kurwa, kumam to, co teraz się dzieje, nie?
też zajebiste jest to na przykład na tych streamach, że kurwa już nie ma też takiego czegoś, jak robiłem na przykład aferki jakiś czas temu, że chciałem sobie normalnie pogadać z ludźmi, bo był live, to ludzie pisali, ej, sprawd newsy, bo na przykład kurwa już nikt nie chciał słuchać o jakichś pierdach, no to pierdy są w chuj, nie? Ale jest dla mnie zajebiste, bo ja sobie zawsze chciałem prowadzić takie transmisje jak teraz, że sobie gadam z ludźmi tak naprawdę. Mam kamerę i se gadam, a nie, że muszę cały czas dorzucać wam dopaminę i do pieca wam dorzucać newsy. To jest dla mnie kozak, że sobie mogę teraz w końcu ten. On po ciebie idzie, Bugzdel, olbrzym. W chuj to mam, co by nie szło. Jak coś będzie prawdziwe, to mówię, że tak było. I lecę dalej, z kurwą po prostu, która mnie atakuje. To jest proste jak kurwa ten, nieważne, co by nie było. Nieważne, co się kurwa wydarzy. Jacek Murański wyzwał cię do walki. Kurwa, no to było, to ja to widziałem, nie? Mocne to jest. Mocne. Nawet nie chcę nic gadać. Ale Jacka pozdrawiam, bo lubię go. Nigdy mi nie zaszedł. Jakby nigdy mi nic nie zrobił, nie? Co mi coś mnie nazwał? Jużin z Berzin. Luz. Czy Wardęga dzwonił do ciebie wczoraj albo dziś? Nie. Wzywają mnie do walki, to ogarnij walkę. A zerwiecie umowę jako Fame z Wardęgą? Nie wiem, ja mam luz z tym. Jeżeli chodzi o mnie, to niech może być zerwana. Ja nie chcę nikogo więzić. I on to wie. Bo ja to załatwiałem, żeby było git. Więc tu nie mam sobie nic do zarzucenia. Może jakaś konfrontacja z widzami, coś w stylu Hate Parku. No easy, nie? No nie wiem, mam wam podać numer telefonu? I gadamy. To jest akurat, mam jeden taki kurwa, co ja mam podpięte pod to konta wszystkie, więc ten ciężko, żebym podawał, ale mogę na przykład jutro tak zrobić. To Ulfik przyjdzie i ten, to będziecie mogli sobie dzwonić. Będziecie mnie mogli powyzywać albo popytać, luz. Ej, ale w sumie ten, kurwa, no Discord jest, nie? Ale nie mam serwera takiego, żeby to zrobić. W sensie bym musiał mieć to jakoś zmoderowane też, kurwa, jak ktoś będzie wchodził, to żeby pomutować, wziąć, odpalać te mikrofony. To harduwa, nie? No ale można tak zrobić w sumie, nie? Albo na przykład pokój na Twitterze. Zafollowujcie mnie na Twitter, Boxdel. Jak ktoś tutaj ma Twitter, to możemy jutro zrobić pokój. To bym wziął też Nitro może, może by się zgodził. To byśmy sobie posiedzieli na pokoju na przykład i byśmy zrobili jakiś duży pokój grupy uderzeniowej. O, to spoko jest moim zdaniem. Na Twitterze jest fajna faza. Twitter pokój, o. I można ten, i można by zrobić tak, żeby transmisję na żywo też odpalić właśnie, wiecie, YouTube'ową. Czemu usuwasz WG z palców? Nie, to mi się ten, samo mi się to robi. Bo to cienki tatuaż był. Jednokreskowy. Jak kontakt z Buddą? Najlepszy kontakt mam z Kamilem.
codziennie gadamy. My mieszkamy 6 minut od siebie z Buddą, więc ciężko się nie wydywać. On mnie też supportuje. A ja go, bo też miał aferę. Mocną teraz. Kielecki czy winiary? Nie no, winiary. A wy? Ja też sobie zdałem sprawę, że dawno nie byłem taki... no nie ukrywajmy, kurwa... aktywny. Maju. Winiary? Kielecki. Siema, jestem bliżej, spoko. No, wiedziałem, że winiary wygra. Jednak naprawdę jest kurwa OP, mają nas w chuj. Mega mocny. Ino Prodium z Hebzia. Też jest dobry ziomek. Wardęga koń trojański. Kiedy Wardęga Gate? A czemu koń trojański? Mi się wydaje, że Sylwek też co dużo jakby o tej strategii, co gada, o tym przekminianiu ruchów, o tych szachach, kurwa i tak dalej. Tam sobie tworzy taką historyjkę dla was po prostu i tak dalej, jak mu się zgadzają, kurwa, wydarzenia, które i tak spontanicznie się wydarzyły. To nie jest tak, że on coś kurwa przekminia na wyrost o 5 kroków w przód. Czy masz kontakt z BDS-em? Nie, ale coś tam jakiś czas temu pisaliśmy. Ale to takie spontan, easy, nie? Bije się Amadeusz Ferrari na Fame 21. Tego ci na pewno nie zdradzę, dziku. Czy masz kontakt z Merganim? No, taki daily kontakt mamy. Nie miałeś kończyć? No miałem, ale mi się w sumie spoko siedzi, to bym se siedział jeszcze. Chyba, że mam już spierdalać, to się kurwa zero ufny. Ktoś mi w ogóle ten, odpaliłem streama jakiś czas temu. Ziomek mi napisał, ty kurwa, poznałem cię 3 dni temu na tym live'ie, jak odpierdalałeś taką psychozę, a dzisiaj siedziałeś jak struty, co się dzieje? Ja mówię, chłopie, no nie wiem, kurwa, może dlatego, że ja normalnie, stary, tak siedzę sobie, kurwa, i gadam, jak teraz, a miałem, kurwa, wyjątkowy, kurwa, czas. On mówi, o, kurwa, to szkoda, bo bym chciał obejrzeć, jak jesteś w chuj taki pojebany. Też, kurwa, ciekawe, ilu w ogóle ludzi mnie na przykład poznało tylko po tym live'ie. Jak to był na przykład jakiś ziomek, on wyglądał na takiego wygrzańca, co poznał bratnią duszę. Mówi, kurwa, to jest dobry ziomek, będę go teraz oglądał, on codziennie będzie mi dostarczył teraz taki content, to będzie feskozak. Dał suba i tak, kurwa, on tylko gada. Masz dwubiegunowość? Nie wiem, na pewno nie stwierdzoną przez profesjonalistę. Mordo, jak tam pani Czgola? Nadal nęka ci telefonami? Pani Czgola, pani Czgola ma swoje problemy, przede wszystkim z dystansem do siebie, ale co ja mogę pierdolić o tym, jak ja miałem kompleks wzrostu i mimo, że mam 1,81 m wzrostu, to stawałem na palcach do zdjęć i sam nie miałem dystansu. Teraz już mam z tym luz, nie? Tylko u niego to już jest takie naprawdę skrajne, nie?
cokolwiek się zaśmiejesz z Wojtaza, no to on to bierze do siebie. Nie wiem, to chyba to jest spowodowane taką... Nie wiem w sumie. On sobie zbudował taki wizerunek po prostu czada, nie? Że jest turboczadem warszawskim i wydaje mi się, że każdy jakiś taki pseudo-ośmieszająca sytuacja, którą od razu mógłby zdetonować, no to on po prostu bierze to coś do siebie, no i ludzie później wiedzą, jak mu nadepnąć na odcisk po prostu, albo jak wyciskać, jak naciskać wrzoda, który gdzieś tam jest, nie? Czemu nie odpuścisz i nie wywalisz się na wszystko? Ludzie już wiedzą, że zostałeś wjebany w syf. Bo ja, stary, ja nie chcę jechać na wakacje, kurwa. Ja nie chcę mieć tak, że ja sobie, nie wiem, odetnę się od neta i na przykład idę i robię przerwę na rok, kurwa. Ja tym żyję, kurwa, od ponad 10 lat i co, mam się teraz tego pozbawić, kurwa? Mnie to tak rozpierdala, że wiecie. Czuję po prostu takie coś, że ja chcę sobie robić to. Że jak chcę sobie coś wrzucić, to sobie wrzucę. Ja mam siano. Mam wiele rzeczy, wiele biznesów, które nie są związane w ogóle z tym, co teraz się tutaj dzieje. Takie, które zapewniają mi stabilizację i przyszłość. Poza tym sporo zaoszczędzonych pieniędzy. Więc jeżeli chodzi o pieniądze i tak dalej, to to nie jest dla mnie jakaś wartość. Nigdy nie była. Była w momencie, jak nie miałem. Jak już ponad 5 lat jest fame i swoje zarobiłem i swoje mam i swoje posiadam, to już przestało to tak jarać, nie? Niektórzy mają ciągły apetyt na zarabianie. Ja mam teraz bardziej na to, żeby wyprostować sobie po prostu niektóre rzeczy. Czy masz kontakt z Julią Żugaj? Nie. Ale Julia Żugaj ma jakiś problem chyba, nie? Ona ma problem z jakimiś hejterami teraz, bo ona jakiejś dziewczynce chyba, nie wiem, czegoś nie podpisała. Powiedziała jej, nie myszeczko, nie? I teraz te dziewczynki jej piszą tam, że ona coś sprzedaje, a one jej piszą na przykład, że nie wiem, nie dam ci lajka. Myszeczko, albo nie kupię tego, myszeczko. Ciężka faza. Nie mogę, myszeczko, tak, nie mogę, myszeczko. I mega mem taki się z tego zrobił, że... Gdzie jedziesz? Idziesz na ten? Fajkę? Okej. Okay. Nie pal dużo. Nie pal dużo. Pannico. Tak nie można. Mocna jest karta na 21? Uważam, że bardzo mocna. Ale ja nie jestem obiektywny. Ale pod streama gada. A, że taki populistyczny tekst, że nie wolno palić. Benek, chodź tu. Chodź. Tak, słuchasz. Bo leje się woda na górze. Chyba do wanny i on zawsze ma te uszy takie. Tak robi te uszy. Jakby słuchał. Radarki takie. Masz kontakt z Rafoniksem? Wysłał mi dzisiaj jakiegoś TikToka. Bo do niego napisałem. Jesteś na piśmie? Nie, kurwa. Gościu.
Co sądzisz o Wrzyniaku? Nie wiem, wyjebane mam na niego. Nie chcę robić, co chcę. Mam swoje życie. W tym momencie jebią mnie inni. A i żeby ktoś nie powiedział, że jak jebią mnie inni, a odzywam się do Wardęgi czy Konopskiego, to tak. Jak coś dotyczy mnie, to się odzywam. Czy Ulfik kurzy? Ulfik nie kurzy szlugów, nie jara, wiadomo, brokułów, ale pali epki. Jednorazówki i porządne jakieś, miały chyba jakiegoś porządnego vapersa, ale już znowu jednorazówki. Czy Błoński był wkurwiony? To nie wiem, nie gadałem z nim na ten temat w ogóle. Nie odzywał się w ogóle z tym. Znaczy wiecie, to jest też coś takiego, że jakby to, co powiedziałem, jest kurwa real talk, nie? Więc co tu komentować? Mógłby jedynie Kacper powiedzieć coś w stylu może XD i tak dalej, ale on jest, to jest mój ziomek po prostu, on ma luz z tym też, nie? Że jakby... On widzi, że jest taka sytuacja, że wymagało to mojej odpowiedzi, więc... Więc powiedział, poza tym jego mega wkurwiał też pewnie Marcoń, więc sam fakt grillowania Marconia, no to jest dla niego w jakimś sposób, nie wiem, ukojenie. Dla Kacpra pewnie tak samo. Czy masz jakiegoś mocnego jukera na Sylwka? To już jest moja sprawa. Wszystko zależy od ruchów na planszy, że w ten sposób. Odczuwasz jakoś negatywnie brak starego kontaktu z Wojtkiem i Dziadem Leśnym? No, nie wiem, cały czas z nimi miałem kontakt, nie? Więc jak kurwa teraz nie ma, no to też jest taki tak dziwniej, nie? Czy to jest negatywne? No dziwne, nie? Masz kontakt z Meduzą? Pisał coś do mnie. Serduszko mu dałem. Ile już nie śpisz? Od 5:45. Czyli będzie... No, 19 godzin. Chyba luz. Ile skupciłeś jointersów? Nie kopcę jointersów. Ale chyba idę w kimę. Tak szczerze. Bo teraz jak o tym powiedziałem, to mnie aż wzięło, nie? O, aż mnie nastrzela, kurwa. Niedźwiadek. No, dobra. Słuchajcie. Trzymajcie się, kocury. Fajnie było z wami sobie pogadać i sobie posiedzieć. Trochę luziku. Na pewno to było naprawdę git. I no co, no ja na razie będę nakurwiał, tak jak robię teraz. Mam nadzieję, że coś się będzie działo w tym necie, jakiegoś takiego, co nie dotyczy mnie, to sobie będziemy, nie wiem, rozpracowywać na części pierwsze, na przykład jakieś afery i tak dalej. Teraz jestem w tym dobry, bo cały czas kurwa siedzę i... Przekminiam sobie coś inaczej, łączę to z jakimiś faktami z branży i tak dalej, więc kurwa, niech się już coś innego wydarzy, bo już bym chciał coś nowego. Co jest? Co? Głośniej.
No i co? No, że Sylwia Szostek rozstała się z Jakobem, ale to chyba jest normalka. Już było. To ludzi bardziej interesuje, czy ona z Kubańczykiem jest. No. Normalka jest. Nie no, no. Nie normalka, że się rozstają, tylko już było to info. Czy nie było tego info? Czy ludzie tylko sugerowali? Ciupa też. Było. Było. No. Ja wiem, że najbardziej interesujące nie jest to, że oni zerwali. Znaczy wiadomo, dla ich fanów tak, ale czy zerwali tak, że jak Ciupa z Kubańczykiem się rozstali, a Szostak, Akop z Sylwią się rozstali w tym samym momencie jakoś zbliżone, to ludzie tworzą teorie spiskowe. Chyba Szalony Reporter też rzucił takiego tweeta, że niby Kubańczyk coś z Sylwią. I poszła taka fama. Eter. I teraz pewnie jeszcze bardziej pójdzie, bo tu jest tyle ludzi, kurwa, że ja dole. Przepraszam. Zabyknięcie. Ludzi, kurwa, że ja... Fez, dobrze mi się streamowało dzisiaj. Naprawdę, kurwa, co... Możemy to robić sobie takie streamy czasami, nie? No bo tak jak mówię, no jakby... Aferki polegają na tym, że sobie omawiamy jakieś afery i tak dalej. Tylko w momencie, gdy... Teraz jest cała afera, kręci się wokół mnie, no to ja muszę, kurwa, gadać, nie wiem, o czymś z sobą, nie? No to chyba tak jest, no po prostu tego wymaga sytuacja, że sobie tam odpowiadamy na pytania czy coś. Niech już, kurwa, będzie coś nowego. Trzymajcie się i dobrej nocy wam życzę. Oczywiście mocna wiksa. Byku wieżagiezi. Dobranoc, na koniec, jeszcze energia, serduszka na czacie, lecimy, kurwa, dude. Wieku wiesz jak jest, do CBW, dobra, trzymajcie się, ziomki!